więc powinno mi to wypalić. No i w sumie można powiedzieć, że wypaliło. Na taką wysokość mniej więcej znajduje się ta jaskinia. Widzę, że jest mnóstwo błota, no ale jakby miało nie być, skoro jaskinia była zalana. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Jesteśmy dzisiaj w Kochanowie, przy zawsze, praktycznie zawsze zalanej jaskini. Przygotowawczo wziąłem sobie dzisiaj skafander i ogólnie w tym kondomie tutaj przyszedłem. Okazało się, że wody już nie ma. Słyszeliście o zalanych skarbach przez nazistów? No to zapraszamy Was do oglądania. Jedna z największych jaskiń w okolicy, z tego co bynajmniej słyszałem. Kiedyś chciałem właśnie tutaj zrobić podejście, ale do jakiejś, w sumie na równo praktycznie z tą łąką, jaskinia jest wtedy zalana. Stąd pomysł na to, żeby przyjść tutaj w tym wodoszczelnym kostiumie. Niestety, albo istety, wody już nie ma. Opowieści, jak i filmów widziałem bodajże 3 chyba w okolicy osób, które tutaj nagrywały. Słyszałem również historię od znajomych. Najprawdopodobniej jest to tylko legenda, iż kiedyś naziści w tych jaskiniach coś schowali. Czy to jest prawda? Tego nie wiem. Aczkolwiek chciałbym przyjrzeć się tym jaskiniom z bliska. No i oczywiście przejść je całe w miarę możliwości. Widzę mnóstwo odciśniętych łapek zwierząt. Nie widzę jakichś świeżych śladów ludzi. Tutaj mamy jakiś mały zawał w kierunku tamtej jaskini po lewej stronie, bo tam też jest najprawdopodobniej komora. Ogólnie nie jest tutaj zbyt wysoko. Idę cały czas, że tak powiem, na kucaku. Widzę, że jest mnóstwo błota, no ale jakby miało nie być, skoro jaskinia była zalana. Zobaczcie, tutaj jakiś przesmyk. A zaraz tamtą stronę oczywiście też zwiedzimy. Chciałem podejść tutaj do tego garnka. Zobaczyć, czy nie ma złotych monet w środku. Żartuję. Tam widzę, że jest dalej zawał. Zero nietoperzy, co mnie zadziwia. Zadziwia mnie również fakt, że ta cała jaskinia w sezon taki, że tak powiem, nie letni, tylko zimowy, jest właśnie cała zalana. Ciekawe, czy tak było od zawsze, czy po prostu dzieje się to od, dajmy na to, kilkunastu lat. Widzę, że jakieś śmieci tutaj też zdążyły wpłynąć. Strasznie męczy to chodzenie na kucaka. No ale czegoś nie robi z pasji. Chciałbym tam zajrzeć, ale przyjdę sobie tutaj naokoło. Nie będę Was zanudzał, więc jak już podejdę tam, to włączę kamerkę, jeśli będzie coś ciekawego. Zawał i wiszące skały pęknięte nade mną, nic więcej, więc postanowiłem, że teraz przejdę do tamtej komory po lewej stronie od Waszego punktu widzenia i zobaczymy, co tam się znajduje. Ogólnie okolica bardzo ciekawa, bo między Krzeszowem a Mieroszowem. Krzeszów, wiadomo, Cystersi, Mieroszów, autostrada sudecka Hitlera, która znajdowała się przy ulicy Łącznej. Więc miejsce dosyć ciekawe. Legenda mogłaby być prawdą. Aczkolwiek wątpię, by naziści robili coś takiego przy głównej drodze. Chyba że po prostu coś tu gdzieś jest zawalone. Zamaskowane, jak ja to mówię. Przejdziemy sobie teraz na tą drugą stronę. Widzę, że świeże odchody jakieś
zwierząt. Mam nadzieję, że weboki ani czupakabra mnie nie dopadnie. Tutaj większa hala. Tam mamy ten garnek. Kurczę, jaki zarost tutaj. Taki kuźwa nalot skalny. Pierwszy raz coś takiego widzę. No chciałbym się tutaj rozejrzeć i doszukać się trochę tych tajemnic. Bo w każdej legendzie jest jakieś ziarenko prawdy. Natomiast nie widzę tutaj nic szczególnego. Poza tym, że faktycznie ta jaskinia mogła mieć faktycznie większy rozmiar i większą ilość takich komór. Wnioskuję już nawet po tym, że tutaj z biegiem czasu ta ziemia, to wszystko po prostu zostało wpłukane też z wejścia przez wodę. A tutaj ewidentnie było większe pomieszczenie. Tutaj ogólnie na środku można już stanąć. Ale wszędzie trzeba chodzić przykucony na kucaka. No widać, że tutaj wszędzie to było zalane, bo jeszcze mamy pozostałości słomy i trawy. Więc jeśli jaskinia byłaby zalana wodą, nie byłoby szans tego zwiedzić, więc mój skafander bez nurkowania w niczym by nie pomógł. I tutaj już wychodzimy z powrotem na zewnątrz. I z tego co wiem, można jeszcze przyjść tamtędy do drugiej komory. Ale pęknięcie na całą długość jaskini. Pewnie kiedyś to wszystko legnie, tym bardziej, że woda to cały czas wypłukuje. Zobaczcie, jak ja się ślizgam na tym błocie. Dobra, przejdę sobie tam i zobaczymy, co uda jeszcze nam się znaleźć. Przechodzimy teraz do tej drugiej komory. Od zewnątrz wejście jest dosyć niskie, więc wolę sobie przejść tędy, zobaczyć, co tutaj się znajduje, oprócz jakiejś elektroniki i śmieci, które cały czas tutaj woda nabiera. Oglądam sobie dookoła skały i staram się znaleźć jakieś ślady po prostu odwiertach. Chcę wiedzieć, czy ta jaskinia jest naturalna, czy faktycznie kuli. No tak, mamy ślady po, że tak powiem, śladach ludzi. Tam widzę zawał i wejście w dalszą stronę. Natomiast zablokowane jest skałami, a wydaje mi się, że to idzie po całej ścianie. Później pokażę wam, jak to wygląda na zewnątrz. Tutaj z pewnością jest zawał i jest wejście do góry, bo to jest połączone z tym miejscem, w którym pokazywałem wam zawał, gdzie właśnie też przerywałem materiał, żeby tam dojść. Więc całkiem możliwe, że był to większy kompleks. Tutaj też takie nienaturalne ślady. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. I nic poza tym tutaj ciekawego nie ma. Fajnie by tutaj było z wodą, jeśli faktycznie dałoby się zeksplorować taką jaskinię, żeby chociaż mieć dopływ do szyi. Też takie odbarwienia, to nie mech, zielony nalot. Nic poza tym tutaj nie widać, oprócz jakiegoś takiego smrodu po pleśni. Ta woda pewnie rozkłada tutaj niektóre elementy. Tam znowuż mamy jakby zejście w dół. A tutaj już potężne wejście do naszej jaskini. Chciałbym wspiąć się tutaj i zobaczyć, czy ta jaskinia mogła mieć drugi poziom.
Stąd też by wyjaśniało te pęknięcie na równo. A zobaczymy ogólnie z ciekawości, co tam się znajduje. Postaram się tutaj wejść. Dobra, Klaudia teraz przejęła kamerę, a ja spróbuję bez liny tam do góry się wspiąć, żeby sprawdzić, co tam ciekawego się znajduje. Testamentu jeszcze nie spisałem, więc nie licz na nic, co mogłabyś dostać. Strasznie ślizgo, wszystko obrosło mchem. Na szczęście za mało lata się tam wspinało kiedyś, więc powinno mi to wypalić. No i w sumie można powiedzieć, że wypaliło. Tutaj mam jakąś taką większą komorę, którą chciałbym wam pokazać. Wejdę tu do góry, a ty spróbujesz podać mi teraz kamerkę. Ja się tu schylę do ciebie, chodź. I zobaczymy sobie ten niby górny poziom. Wypięło się. Dobra. Więc jesteśmy już u góry. Jak widzieliście, zresztą wspinaczka nie zajęła zbyt wiele czasu. No bo w sumie to też nie jest. Chwila, włączę wam latarkę. Widzicie? Tutaj mamy tą górną komorę, którą właśnie chciałem wam pokazać, bo z tego co słyszałem, był tutaj jakiś mały górny poziom. Aczkolwiek większość z takich, że tak powiem, historii to po prostu legendy. Ja tutaj nie mówię, że jestem pewny, iż naziści faktycznie tutaj działali w tym miejscu. Aczkolwiek, jak to mówicie wy, mówię to też ja czasami, w każdej historii jest ziarenko prawdy. Nie chcę tutaj iść, bo zsypałbym się z tą ziemią na dół, jest za ślisko. Ale wydaje mi się, że faktycznie takie tutaj u góry komory mogły istnieć. Ja teraz wyłączę znowu latarkę i chciałbym przejść kawałek tam, aczkolwiek jest to niebezpieczne, bo zobaczcie, jak tam już w dół robi się po prostu spad. No, jest jakaś już odległość. Ja w dodatku trzymam telefon na statywie. Ale chociaż kawałek, nie łapiąc się za jakieś o takie górne elementy, które wiszą i które mogłyby mnie zabić lub przygnieść, spróbuję przejść jeszcze kawałek. Zrobić tak zwane dwa kroki. O, sypie się już tutaj wszystko. Nic oprócz pęknięć. Tam zawija to w prawą stronę. I nic poza tym nie ma, oprócz takiej hali, co ja mówię. Oprócz takiego właśnie miejsca jak tutaj. Ciężko stwierdzić, czy faktycznie tutaj znajdował się taki górny poziom takiej jaskini, hali. No nic, tam nie będę niestety ryzykował z jedną ręką, trzymając się po prostu skał. Teraz postaram się bezpiecznie zejść na dół. Więc widzimy się na dole. Taką wysokość mniej więcej znajduje się ta jaskinia. Jest na tyle wysoka, że drugie takie komory ponad tamtym poziomem mogłyby się znajdować. A my teraz idziemy sobie pozwiedzać dalszą okolicę. Przechodząc jakieś 100 metrów dalej, możemy zobaczyć najprawdopodobniej jakiś odpływ.
wodny. Wszędzie leżą bloczki kamienne po jakimś zabudowaniu. Idę tam na koniec, bo widziałem tak jakby jakiś wiadukt wodny, bo coś w ten desen. Szukam jeszcze czegoś w okolicy, co mogłoby potwierdzać, że faktycznie działali tu naziści, tak jak mówią. A widzę, że to tylko skała, żaden wiadukt. Wzrok mnie zawodzi. Ślepy jestem. Tak, po prostu skała. Nie widzę tutaj nic ciekawego oprócz śmieci, śmietniska, które już tutaj mieszkańcy robią. Wejdziemy do góry na tą drogę. No niestety nic ciekawego tutaj już nie pozostało. Wiem, że gdzieś druga jaskinia tutaj jest w okolicy z filarem. Natomiast nie wiem, gdzie znajduje się wejście. A jest na pewno piękniejsza od tej, w której przed chwilką byliśmy. O, jakie ciekawe rozwiązanie. Jakiś odpływ. Samoróbka najprawdopodobniej. Tutaj widzę, że ciągnął się taki kanał wodny przez cały kompleks tych jaskiń. I jeszcze tam widzę dalej. Tam widzę ciekawe skały. I jakiś kolejny obiekt może byśmy tam wynaleźli. Idziemy zobaczyć. Właśnie o tym mówiłem. To zobaczyłem z daleka. A, no i tutaj najprawdopodobniej właśnie mamy tą kolejną jaskinię, o której mówiłem. Ciekawe miejsce. Pięknie, pięknie obudowane naturalnie dookoła. Aczkolwiek z pewnością było to wyryte, żeby tutaj to tak wyglądało. No dobra, jak już jesteśmy, no to zaproszę Was do środka. Odwiert najprawdopodobniej. Tak. Dobra. Wyciągam latarę i wchodzę. Brzmi jako maura. Widać, że tutaj to zostało usypane. Natomiast jest to tak ogromna hala, że spokojnie, gdyby nie było tutaj tego nasypu, mogłoby tu wjechać auto. Mega potężna hala, bo tak to można nazwać. Spokojnie mogli tutaj coś maskować. Woda ścieka z góry. Jest to chyba tylko jedna wielka komora bez jakichś przejść. Szukam jakichś miejsc, gdzie mógłby być jakiś zawał lub przejście, ale nic nie widzę. Wszędzie naturalna skała. Widać miejsca po odwiertach. Tutaj również. Więc jak najbardziej ludzka łapa maczała tutaj swoje ręce. Palce. Mega olbrzymia, naprawdę robi wrażenie, jak tutaj się wejdzie. Ale nic dalszego tutaj nie ma. Nic, co mógłbym Wam pokazać, gdzieś się wsunąć, wspiąć. Bo uwielbiam takie akcje. O, widzę, że tutaj w tym miejscu zbiera się woda. I to dosyć sporo wody. Kurczę. Jednak jest coś ciekawego. Wygląda na to, że to wszystko ciągnęło się tutaj w dół.
Nie wiem, czy widzicie, ale to jest woda, tak krystalicznie czysta. A tam w dół pod oponą widać, że ciągnie się to dalej. Więc już możemy sobie tutaj spiskować na ten temat, że mogło być tutaj kolejne zejście. Mogło się to ciągnąć w dół. No i po to były robione tutaj te odpływy, by nie zalewało może takich niższych poziomów, ale to tylko moja teoria. Mam prawo głosu. Dobra, wychodzimy. Ale miejsce naprawdę dookoła bardzo ciekawe. Wracamy do samochodu. Widzimy się przed autem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał, choć krótki, podobał Wam się. Pamiętajcie, jeśli możecie, zalajkujcie nasz materiał, zasubskrybujcie nasz kanał. Pozdrawiamy, Dark Travelci.